Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pieniądzach. Wygląda na to, że temat pieniędzy w kolarstwie, temat pieniędzy w sporcie wraz z nowym rokiem powrócił. Zatem jest to bardzo dobra okazja, żeby o tym pomówić. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Mamy nowy rok, mamy i wszyscy mówią o pieniądzach, wszyscy mówią o pieniądzach. I że mamy ich coraz mniej, no bo mamy nowy Polski Ład, mamy inflację, mamy wiele innych trudnych sytuacji. Natomiast prawda jest taka, że do nagrania tego materiału sprowokował, czy raczej zachęcił mnie Bartosz Mikler, czołowy polski kolarz przełajowy, który zamieścił podsumowanie finansowe swojego sezonu, z którego wynika, że po przełajowym sezonie no, nie zostało mu zbyt wiele. Jest gdzieś tam 2-2,5 tysiąca złotych na plusie, jeżeli chodzi o wydatki i zyski z kolarstwa. Zyski rozumiane głównie jako nagrody zdobywane na zawodach. No, jest to jeden z najlepszych, przypominam, kolarzy przełajowych w naszym kraju. Podobne rozliczenie nie tak dawno z kolei na swoim YouTube'owym kanale zamieścił Michał Topór, czyli czołowy kolarz górski z kolei, który oprócz tego, że jest znakomitym specjalistą cross country, sprawdza się również znakomicie w odmianach grawitacyjnych kolarstwa górskiego, no a także rozwija swój kanał na YouTubie. Do tego mamy bardzo ciekawy podcast na kanale AI Trainer, gdzie z kolei o finansach w kolarstwie kobiecym, zwłaszcza w polskim kolarstwie kobiecym, mówią utytułowane zawodniczki. Oprócz tego pojawił się ciekawy materiał na Cycling Tips, gdzie Jeff Kabusz, znakomity z kolei kolarz Endurance, były znakomity kolarz XC, obecnie kolarz Endurance i gravelowy, opowiada o kontrowersjach związanych z wysokopłatnymi imprezami w Stanach, gdzie zapraszani będą zawodnicy nie tylko ze względu na swój poziom sportowy, ale też właśnie na wartość, jaką mogą przynieść imprezie, krótko mówiąc, na zasięgi w social mediach. No i na koniec tutaj zapraszam na recenzję na mojego bloga. Obejrzałem film Sweat, polsko-szwedzki film, który opowiada tak naprawdę o fitnessowej influencerce, bo to wszystko tak naprawdę się łączy. To wszystko się łączy. Pojawiają się pytania, czy sportowiec wyczynowy lub sportowiec zawodowy, ile powinien zarabiać, dlaczego zarabia tak mało, co się z tym wszystkim wiąże. Słuchajcie, myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od zdemitologizowania pewnych kwestii. To znaczy, myślę, że istnieje obraz sportowca zawodowego, w tym wypadku no, jakby ja się skupiam na kolarstwie, komentuję kolarstwo, mój blog, kanał i wszystkie inne media dotyczą głównie kolarstwa, chociaż zawsze staram się patrzeć na to nieco szerzej, więc istnieje wizja kolarza zawodowego jako człowieka, który jest opłacany przez sponsorów, przez grupę zawodową, klub, na tyle, że stać go na utrzymanie siebie, dostaje wszystko za darmo, wszystko ma podane na tacy i w zasadzie tylko jeździ na zgrupowania, albo wożą go w ogóle na zgrupowania, jeździ na wyścigi, wraca i tyle, wygrywa lub zwycięzca dzieli się częścią swojego udziału, no i jest szczęśliwy, jeszcze mu zostaje na emeryturę, to tak nie jest. Tych kolarzy, którzy faktycznie zarabiają bardzo, bardzo dużo, jest stosunkowo niewielu, chociaż trzeba powiedzieć, że pensje w World Tourze w ostatnich latach rosną, jest coraz więcej pieniędzy. Z drugiej strony, tak jak na całym świecie, zwiększają się nierówności, w związku z tym bogatsi są coraz bogatsi, a biedniejsi są tak samo biedni, jak byli.
wiele nadużyć, wiele patologii nadal istnieje, czyli nie wiem, opłacanie swojego, przynoszenie swojego sponsora, opłacanie swojego kontraktu, dzielenie się z dyrektorami sportowymi, cała masa różnych dziwnych rzeczy, no, których nie widać na co dzień. Efekt jest taki, że tak jak powiedziałem, duże pieniądze w kolarstwie zarabiają nieliczni. Czy to znaczy, że w ogóle na kolarstwie nie da się zarobić? Oczywiście, że się da. Jakby na to nie patrzeć, bardzo wielu zawodników w Europie, na świecie i w Polsce z kolarstwa w ten czy w inny sposób żyje. A jeżeli nie, to przynajmniej do tego nie dokłada, pokrywa bieżące koszty, no i musi się martwić tym, co po zakończeniu sportowej kariery. Z tym z kolei wiąże się inny element, to znaczy to, że jakby w czasie sportowej kariery bardzo wielu zawodników, w tym kolarzy zawodowych, zajmuje się pewnymi innymi aktywnościami. Są trenerami, współpracują z markami dodatkowymi poza swoimi sponsorami. Jeżeli popatrzycie, to nawet w grupach zawodowych zawodnicy mają kontrakty indywidualne na jakieś rzeczy, występują na eventach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to polecam śledzić tak naprawdę Instagramy, konta instagramowe czołowych zawodników i zawodniczek, żeby zobaczyć, że parają się tak naprawdę różnymi rzeczami poza jazdą na rowerze i poza tym, że poza jazdą na rowerze muszą sobie ugotować, umyć rower i tak dalej. To jest kwestia, która powraca. Te finanse, te nagrody, to jest kwestia, która powraca dość często. Może przypomnijcie sobie sprzed kilku lat sprawę Alicji Tchórz, znakomitej pływaczki, która poruszyła kwestię kadrowiczki, reprezentantki kadry olimpijskiej, polskiej kadry olimpijskiej, znakomitej zawodniczki, wielokrotnej medalistki różnych imprez, która poruszyła kwestię no, żenujących nagród, które tam wynosiły niskich kilkaset złotych na zawodach rangi mistrzowskiej, rangi tam, mistrzostw Polski, Pucharu Polski. Ostatnio memem stały się nagrody na zawodach łyżwiarzy szybkich, gdzie łyżwiarze dostali jakieś takie niskiej klasy ochraniacze na łyżwy przy kosztach z kolei wyczynowego sprzętu do łyżwiarstwa szybkiego, który kosztuje znów kilka tysięcy euro. To jest wszędzie tak samo. Rower, wyczynowy rower kosztuje kilka tysięcy euro, łyżwy wyczynowe kosztują kilka tysięcy euro, narty kosztują kilka tysięcy euro. Tutaj myślę, że przy okazji poprzednich, w tym roku mamy zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, przy poprzednich Igrzyskach Olimpijskich w Korei Południowej warto zobaczyć na materiały, które przygotował Krzysztof Gonciarz dla Eurosportu i tam na przykład no, pokazywał, jak reprezentant Polski w narciarstwie alpejskim przygotowuje sobie narty, mówi, jak wygląda finansowanie, a mówimy tutaj o reprezentancie olimpijskim. Tak, o olimpijczyku, o reprezentancie kraju. No i to wszystko nie jest takie proste. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że to są nasi reprezentanci, im się należy. Oni są najlepsi, skoro są to najlepsi zawodnicy w kraju, to powinni być odpowiednio wynagradzani. W idealnym świecie na pewno tak. Natomiast myślę, że można zrobić pewne porównanie. Można zrobić porównanie między sportem a innymi aktywnościami, które nie są tak wprost produktywne. To znaczy, no bo sportowcy bezpośrednio, nie wiem, nie budują naszego PKB, nie powodują, że my jesteśmy bogatsi. Oczywiście obecność wyczynowych sportowców, ich sukcesy ma duże znaczenie społeczne, motywuje ludzi do zdrowszego trybu życia, sprawia, że młodzież nie zajmuje się patologiami, tylko sportem i tak dalej, i tak dalej. No natomiast oni niczego nie produkują, oni ewentualnie pomagają sprzedawać markom więcej produktów. Myślę, że tutaj pewna analogia tak naprawdę do kultury, do artystów jest ciekawa, no bo ponieważ tak naprawdę dużą część kultury, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie,
i na świecie, kultury robi się po pracy. Czy to pisarze, czy to poeci, czy malarze, czy performerzy, artyści sztuk wizualnych. Nie wiem, no na przykład pracują za dnia, pracują w agencjach reklamowych, a wieczorami tak naprawdę tworzą, czy w weekendy, czy w czasie urlopów. Wielu pisarzy, nie wiem, z nauczycielami, jest psychologami, mają etaty, ktoś im płaci ZUS, ktoś im płaci wynagrodzenie, a oprócz tego piszą po godzinach i wydają nagradzane książki. Dopiero potem, gdy okazuje się, że no, ich książka zdobywa jakąś nagrodę, na przykład wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, to mogą sobie pozwolić na przykład na wzięcie bezpłatnego urlopu i, no i napisanie kolejnej. Podobny case jest z podróżnikami. Słuchajcie, podróżnicy, tam jest dodatkowy ten problem, że podróżników na przykład nie ma kilka miesięcy. W związku z tym no też praca na etat jest utrudniona, więc między podróżami zajmują się wystąpieniami publicznymi, sprzedażą materiałów audiowizualnych, które wyprodukowali w czasie podróży, pisaniem książek, ale też jakimiś zleceniami, tak? Więc no, nie jest to wszystko takie proste. Nawet jeżeli właśnie ich wyprawy są sponsorowane, ich wyprawy są, nazwijmy to, komercyjne i mają tutaj partnerów. Zatem no, jeżeli mamy kolarza, biegacza, który jest w czołówce w swojej dyscyplinie w kraju, w swojej odmianie kolarstwa, tak jak na przykład Bartosz Mikler, od którego zacząłem, który ma tam jakichś partnerów sprzętowych, który ma tam jakieś, nie wiem, czasami zdarza się, że ktoś ma jakieś stypendium z gminy. Dużą rolę odgrywa tutaj sport akademicki, wyniki na akademickich mistrzostwach Polski, które też dają zastrzyk finansowy w postaci stypendiów, który różnie to jest, albo pokrywa część utrzymania tak młodego człowieka w czasie studiów, albo umożliwia mu zapewnienie budżetu na zgrupowanie. Zależy od uczelni, jakie to stypendium jest, ale niewątpliwie właśnie ten system sportu akademickiego tutaj ma znaczenie i pomaga tam do tego 23, 4, 5, niektórzy to jeszcze przedłużają roku życia, współfinansować tak naprawdę przygotowania do sezonu, no to jest łatwiej. Ale taki zawodnik niestety no, musi być poniekąd firmą i poza swoją aktywnością stricte sportową, niestety, aby móc ten sport uprawiać, dochodzimy do tego, że no, musi tworzyć treści, musi być twórcą treści. I to znów zaczyna być skomplikowane, no bo to wiedzą z kolei osoby, które zajmują się głównie produkcją treści, albo mają właśnie etat, a oprócz tego tworzą treści rowerowe. Wytworzenie wysokiej jakości treści do mediów społecznościowych wcale nie jest takie proste. To nie jest tylko zrobienie zdjęcia i powiedzenie trzech słów na Insta Stories. To musi mieć obecnie sensowną jakość. To musi być jakoś napisane po polsku, czy powiedziane po polsku. Oprócz tego trzeba mieć wiedzę dotyczącą tego, jak działają algorytmy YouTube'a, Instagrama itd., itd. Używać odpowiednich hashtagów, tego wszystkiego. Oczywiście to się wydaje łatwe, ale wcale takie nie jest. Co więcej, aby to wszystko dalej sprzedać, aby ktoś miał z tego korzyść, aby zawodnik miał z tego korzyść, aby sponsor miał z tego korzyść, trzeba wykonać bardzo dużo wiele pracy, odpowiedzieć, przeprowadzić ileś rozmów telefonicznych, wymienić ileś wiadomości mailowych. Do tego należy zająć się swoją księgowością, podatkami, opłatami. A bywa też tak, że aby to wszystko miało właśnie odpowiednią jakość, to potrzebna jest jeszcze jedna osoba, albo dwie osoby, tak? Ktoś, kto będzie trzymał kamerę czy telefon, ktoś, kto będzie trzymał mikrofon. Trzeba to jeszcze na przykład zmontować. To się robi bardzo duże przedsięwzięcie. I to, o czym zacząłem między innymi od artykułu Jeffa Kabusza na Cycling Tips, to znowu powoduje, że sportowiec przestaje być tylko sportowcem. Tutaj argumentem Kabusza jest to, aby pozwolić sportowcom być tylko sportowcami. Ja nie wiem, czy w obecnych i rozliczać ich tylko z wyników. Natomiast prawda jest taka, że no, sponsorzy oczekują więcej. To znaczy, sponsora mało interesuje tylko i wyłącznie wynik.
Idąc dalej, no, są zawodnicy, są kluby, którzy szukają wsparcia w zbiórkach społecznościowych na Patronite, ale tutaj też jest różnie. I tutaj porównanie do sztuki, do książek, do sztuk wizualnych jest dość bliskie i myślę, że takie sensowne. To znaczy, no, są twórcy, którzy za twórczość niezbyt zaangażowaną, za to popularną i komercyjną, są się w stanie utrzymać. Są twórcy, którzy właśnie po godzinach robią jakieś dość nowatorskie, autorskie projekty, które tak naprawdę są deficytowe. No i z wsparciem społecznościowym jest podobnie, ponieważ mamy twórców, czy mamy nawet i portale, które są obecne na Patronite, natomiast gromadzą bardzo niewielkie wsparcie. A z drugiej strony mamy twórców treści bardzo popularnych, którzy w zasadzie robią jakieś bzdury. Natomiast te bzdury są cenione przez fanów, bo na przykład dostarczają ich rozrywki i nie tylko są w stanie zapłacić z Patronite'a, nie wiem, swój ZUS, zapłacić za swój sprzęt, ale też tak naprawdę dorzucić sporo do domowego budżetu za kilka godzin na przykład pracy w tygodniu. Też tak jest. Zatem tutaj też te zbiórki społecznościowe, no, nie są odpowiedzią stuprocentową na potrzeby takiego sportowca. Myślę, słuchajcie, że to wszystko nie jest proste. Myślę, że wszyscy musimy się adaptować do tych realiów. Sytuacja wygląda tak, że nawet na poziomie World Touru, to jeszcze na koniec przywołam Alexa Dowseta, który swoją drogą prowadzi, jestem fanem jakby sposobu, w jaki on się wypowiada, już mówię o tym kolejny raz, jakby tego polecam. Alex Dowset, słuchajcie, kiedy walczył o kontrakt, kiedy drużyna NTT jakby traciła sponsora, Dowset walczył o kontrakt, bo jeszcze czuł, że może trochę pojeździć na poziomie worldtourowym. Oczywiście świetnie pojechał na Giro d'Italia, znakomicie, tak, prezentował znakomitą formę. Dodatkowo wszyscy wiedzą, że on wniesie do drużyny bardzo dużą wartość jako bardzo doświadczony zawodnik, jako zawodnik świetnie jeżdżący na czas, ale przy negocjacjach związanych z kontraktem, on sam o tym mówił, znaczenie miało też to właśnie, że on ma kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów na YouTubie, co tydzień tak naprawdę prezentuje autorskie treści, które są cenione, i to jest dodatkowa wartość dla drużyny. Zatem, moi drodzy, no właśnie, trzeba trenować, trzeba być dobrym zawodnikiem, a oprócz tego trzeba być multitalentem, trzeba mieć charyzmę, trzeba umieć w social media, trzeba mieć dobrą kamerę i mikrofon, aby coś na tym sporcie w latach 20. XXI wieku zarobić. Na tym skończę, zbliżam się do 20 minut. Zachęcam Was do też ustosunkowania się do tej sprawy w komentarzach. Nieustająco zachęcam do subskrypcji kanału i do polecenia go Waszym znajomym pasjonatom kolarstwa. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!